dzisiaj ten klasztor będziemy pokazywać. No właściwie go nie widać. Nie widać. Będziemy pokazywać z punktu widzenia wejścia na Konopczyńskiego do mojej szkoły. Kiedyś, do jednej z wielu szkół. Proszę Państwa, tam taka Krysia katoliczka przyjeżdża z Saskiej Kępy, lektorzy i mówi, że jest panną nikt, bo katolicy, katoliczki nie chcą słuchać. Ja mówię, no to proszę bardzo, to co się dziwić, że Żydzi zabili Jezusa? Państwo zobaczą, stare domy, tam Teatr Polski jest, tu w Polsce tak jest. Aha, no i ta Krysia mówi tak, słuchaj, oni po prostu, i ci bezdomni, i ci różni, śmierdzą po prostu gównem. Tak, to więc nawet oni się nie muszą obracać, żeby śmierdziało czy pachniało. Ja mówię, a właśnie o to chodzi. A poza tym są to osoby niedowartościowane i one będą ci się tam kręcić, także ty będziesz musiała już szybko pojechać z tego smrodu na Saską Kępę z powrotem. I tak wycieczka tej pani Krysi, katoliczki, kończy się, no bo ona myślała, że się wybije tu w klasztorze u pani Ani, gdzie pani Ania zupę wydaje, a przecież jeżeli oni są głodni, no to oni po prostu chcą jeść, a nie tam czytać, czyta Basia, zakonnica katolicka, czyta o aborcji dzisiaj, no to jedna mówi, że oj nie przy jedzeniu, to czyli, że co, kto, komu łaskę robią, oni się tak nienawidzą, ale żeby zagrać, żeby oszukać, żeby udać, to zaraz będą sobie ręce podawać, udając, że się kochają. Oczywiście, że to nieprawda, że się kochają. Oni się po prostu nienawidzą, no bo jak tak przejrzeć 2000 lat historii religii, to religie się mordowały. Ja wiem, dobrze, że Świadków Jehowy wtedy chociaż nie było, bo to były ciemne mroki średniowieczne. Pozdrawiam.